Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Prosiłbym tylko o sygnał na czacie, czy jestem słyszany. Mamy kolejny już wiosenny dzień. Może dzisiaj nie jest tak piękny i słoneczny jak ostatnio, ale już widać wiosnę. Ale już widać wiosnę. Także miło mi Państwa przywitać w dniu dzisiejszym. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiali o kolejnym etapie oczyszczania, samooczyszczania i tak dalej, jeżeli chodzi o te elementy. I powiem szczerze, tak, im więcej siedzę nad etapem oczyszczania, tym więcej mam dylematów, problemów i więcej takich, że tak powiem, elementów, które mnie zastanawiają, co Państwu przekazać. Ponieważ jest to dosyć taki złożony problem, zresztą jak wszystko w życiu, im głębiej w las, tym więcej drzew. A żeby te informacje, które przekazał, trafiły do jak największej rzeszy ludzi i żeby każdy z nich mógł sobie wybrać to, co sam uzna w jego przypadku będzie najbardziej właściwe na jego etapie życia. Najbardziej zależy mi na tym, abyście Państwo jednak sobie zdali sprawę z tego, że oczyszczanie jest potrzebne. Oczyszczanie jest potrzebne. Ja dzisiaj przeczytam Państwu, uważam, że godny tego, pewien artykuł z Nieznanego Świata na temat szamanizmu, ale żeby nakreślić, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, mi dzisiaj, żeby Państwu dać to w pewien sposób, tą przewodnią myśl przekazać. Zacznę może od takiego krótkiego artykuliku, który gdzieś tam kiedyś sobie skopiowałem. Szkodliwe stereotypy, w cudzysłowiu, bo to mi szkodzi. I oczywiście, jak zawsze, proszę Państwa, żebyście słuchali sercem i tym rozumem serca, że tak się wyrażę. Dla mnie te stereotypy, one dosyć często się powtarzają, jak byliśmy na ostatnim zjeździe. No zapraszam oczywiście wszystkich Państwa za tydzień do Poznania, ci, którzy będą mogli przyjechać. Obiecuję, że przygotuję dla tych, którzy będą chcieli się spotkać ze mną, niespodziankę taką, że dostaną jakiś tam materiał, który myślę będą mogli spokojnie sobie wykorzystać. Jest to, no jakby nie była inwestycja w siebie tak naprawdę, dająca nam również czas na to, aby patrzeć na rzeczywistość troszeczkę innej perspektywy. Ja dosyć czytam właśnie poprzednim razem też rozmawialiśmy o mitach, o stereotypach. Śmiem twierdzić, że mity to są takie pasożyty umysłowe. To są takie pasożyty umysłowe, które funkcjonują gdzieś tam w naszej mentalności, w naszym mentalu, w naszej takiej podprogowej świadomości na zasadzie skrótów myślowych, którymi się poruszamy. Bo przyjęliśmy pewnego rodzaju wyłożoną nam na tacy wiedzę i tak jest wygodniej. Chociażby ostatnio tutaj mam takiego przyjaciela, który mieszka niedaleko miejscowości, której ja na co dzień jestem. Mieszka na wsi, przywozi mi raz na jakiś czas płody rolne. Jajka, ziemniaki, buraki. Oczywiście on, jakie ma w kopcu, to one zupełnie inaczej wyglądają, aniżeli te, które ludzie często trzymają w piwnicach ogrzewanych. To jest zupełnie coś innego. Także no, też od razu nasuwa nam się na myśl, że te warunki przechowywania, takie, którymi my hołdujemy, no, nie są właściwe, tak? Ale o co chodzi? No, wywiązała się rozmowa na temat mięsa. Mała dygresja, no. Przed chwileczką tak przelotem obejrzałem na Discovery leci program, jak to planują w przypadku jakiegoś wielkiego kataklizmu ewakuować ludzkość na jakąś inną planetę. Planują, że to będzie 1%, jakieś 250 tysięcy ludzi, ćwierć miliona, ale stwierdzono tam między innymi, poruszany był temat żywności, tak? No bo przecież tak naprawdę to tych ludzi trzeba gdzieś jakoś wyżywić. I stwierdzono, że mięsa nie będą brali. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę wydajność energetyczna, jeżeli chodzi o mięso, jest dziesięciokrotnie mniejsza aniżeli wydajność roślin.
O co między innymi chodzi? Tak bardzo prosto, to żeby uzyskać 1 kg mięsa, to trzeba 10 kg roślin. Takie procesy technologiczne, no nie lubię tego języka, no ale rzeczywiście tak należałoby to ująć, w warunkach kosmosu, podróży kosmicznej będą nierealne do utworzenia. Także nie potrafimy docenić tego, co mamy tutaj na Ziemi. Nawet ci mięsożercy tak naprawdę w tym swoim ślepym zapatrywaniu nie doceniają tego wszystkiego, co mają. I no właśnie zderzyła się takie jakby dwa światopoglądy, tak? Na zasadzie, albo ja muszę jeść mięso. Ja pytam się, po co? A no bo to muszę mieć siłę. Drodzy Państwo, czasami się nie zastanawiamy nad tym, co mówimy. No słoń nie je mięsa, jest najsilniejszym stworzeniem lądowym na naszej planecie. Czy trzeba jeść mięso, żeby mieć siłę? To są pewne stereotypy, tak? Jeżeli mówimy o pewnej energii, jaką nam daje pokarm, no to nie tylko mięso tak naprawdę. W każdym bądź razie, jako pewien taki przykład tych pewnych stereotypów. I w momencie, kiedy zacząłem dawać liczne argumenty na temat tego, że rośliny, że w roślinach są witaminy, że i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no taka pewnego rodzaju konsternacja, pustka. Zauważyłem, no, brak argumentów, nie? Na coś więcej. Zresztą ten mój przyjaciel, młodszy ode mnie sporo, ale no, dwa razy tęższy, trzewia wypchane, brzuch tak jak kobieta, no co najmniej w 9. miesiącu ciąży. No i należałoby się zastanowić, czy procesy trawienia w takim organizmie przebiegają prawidłowo, który jest no, zapchane treścią pokarmową. W każdym bądź razie, ludzie często przyzwyczajają się do łatwego, do szybkiego. Mięso łatwo przechowywać, łatwo przyrządzić, szybko można to przyrządzić, ale czy tak naprawdę to jest ta właściwa droga? Nieważne. Mały cykl, znaczy może ważne, ja przepraszam, że też czasami używam takich właśnie skrótów myślowych, gdzieś zasłyszanych powiedzeń, które tak naprawdę nic nie wnoszą, a tylko wypaczają tok rozumowania, którym idziemy. Także to są ważne rzeczy. Parę małych cytatów celem wprowadzenia a propos właśnie tych stereotypów, którymi funkcjonujemy. I uważam, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli mówimy o holistyce i mówimy o oczyszczaniu, to oczyszczanie powinniśmy zacząć właśnie od poukładania sobie pewnych rzeczy na poziomie mentalnym. Wiem, że część z Państwa stosuje już pastę doktora Sulimy, czyli przygotowujecie się Państwo i swoje organizmy do tego właściwego, no, oczyszczania, które później zastosujemy. Mamy trochę czasu, bo żeby zjeść taką pastę od początku do końca, no to trzeba tak miesiąc do 2 miesięcy. Także myślę, że przez te 2 miesiące będziemy sobie omawiali kwestie oczyszczania na różne sposoby. Dzisiaj dołożę Państwu, na razie bez jakichś takich większych szczegółów, ale takie kolejne etapy, które prosiłbym, żebyście Państwo zastanowili się w ciągu tego tygodnia, może i podjęli pewne działania. Dla tych, którzy będą szukali jakichś, no, konkretnych namiarów na te metody, które ja zaproponuję, tutaj będzie, ja może go wspomnę na początek, pod koniec dzisiaj bardziej to omówię. Chodzi o techniki oddechowe, oczyszczające techniki oddechowe, to może zastosować każdy. Chodzi mi również o lewatywę. Jeżeli nikt z Państwa sobie nie robił takiej lewatywy nigdy w życiu, no to będę zachęcał do tego, żeby chociażby zobaczyć, spróbować, tak? Nawet Beryl Grylls, tak, jak on się nazywa, ten taki były komandos, który pokazuje, jak przetrwać w różnych warunkach, pokazuje, jak fajną rzeczą jest lewatywa w sytuacjach nawet odwodnienia organizmu. Ale myślę, że to jest coś, co mu pomoże również oczyścić organizmy. Dla niektórych osób, tych, które się na to zdecydują, tak? Jeżeli ktoś się nie zdecyduje, może zastosować, no, chociażby pastę doktora Sulimy. No i trzecia rzecz bardzo ważna, nim podejmiemy dalsze działania, bo już tak delikatnie Państwo też zaczynacie wykurzać te pasożyty, chociażby goździki mają takie właściwości, to będzie nastawienie sobie kręgosłupa i poszukanie w okolicy
porządnego albo kręgarza, albo osoby, która zajmuje się manualnym ustawianiem kręgosłupa. Ja Państwu dzisiaj pokażę namiary na pana, który jest akurat w ostatnim nieznanym świecie podany z Łodzi, także osoby z okolic Łodzi będą mogły się do niego udać. Zresztą bardzo ciekawy punkt, bo no z każdego prawie krańca Polski do Łodzi jest ta sama droga. Także oprócz tego mam kilka namiarów na osoby, które sam osobiście sprawdzałem. Jeżeli ktoś będzie chciał, no to też podam już konkretne namiary tym, którzy się zgłoszą na maile. W każdym bądź razie, wracamy do tych stereotypów, do tych mitów, którymi tak na co dzień się posługujemy. Tutaj akurat autor mówi o pewnych tematach, o których na co dzień się poruszamy. Często wśród nas panuje taka obiegowa prawda, i które głęboko są zakorzenione, szkodliwe przekonania, które jeżeli postępuje się zgodnie z nimi, tak naprawdę nam szkodzą i to bardzo szkodzą. Mówiąc o zdrowiu, tabletki z apteki to z reguły opatentowane, syntetyczne produkty firm farmaceutycznych, związki chemiczne najczęściej nie występujące w przyrodzie. O tym sobie mówiliśmy, a mi się teraz tak od razu nasunęło. Ja od jakiegoś czasu, no mojego też takiego dobrego znajomego, starszego pana, prowadzę ziołami, które ma Vision. Wyprowadziłem go z przerostu gruczołu prostaty, gdzie lekarz chciał mu to operować. No zajęło to pół roku, ale uniknął operacji. Ale kiedy, jak to mówią, do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja, ból odszedł, problemy znikły, no to stwierdził, że on za dużo wydaje, tak. No ja mu cały czas proponowałem, możesz te same zioła kupić w herbapolu i parzyć sobie herbatki. No ale nie. No łatwiej było pójść do lekarza. Poszedł do lekarza, lekarz mu przepisał tabletki, tam jeszcze ciśnienie miał jakieś wahania, ale w przypadku, kiedy zaczynamy czyścić organizm, to te ciśnienie no, może mieć zmiennie różny rytm. W każdym bądź razie zapłacił 20 parę złotych, i od razu pierwszego dnia się źle poczuł, na drugi dzień jeszcze gorzej było, trzeciego dnia odstawił te chemiczne leki. Także organizm, który się już przez jakiś czas oczyszcza, on bardzo szybko wyczuwa pewne niewłaściwe dla niego rzeczy, tylko trzeba pozwolić mu, że tak powiem, wejść na te właściwe tory. A później to już on sam nam pokaże, że no tędy właśnie jest odpowiednia droga. I teraz wracamy do tych chemicznych rzeczy. Organizm musi się tych chemicznych rzeczy pozbyć, tak? One generalnie nie są wymierzone w likwidowanie przyczyn chorób. One leczą, ale w cudzysłowie, tak? Wolę nie zgadywać, co znaczy to słowo w tym kontekście. Autor tego tekstu nie jest lekarzem. Mają często działania znieczulające, przeciwzapalne, wymierzone generalnie w likwidowanie tylko objawów. Często powstaje bardzo szybko uczucie polepszenia. Tak naprawdę złudne i na dłuższą metę. Na dłuższą metę powodują jeszcze dodatkowe skutki uboczne i dodatkowe dolegliwości. A te, z którymi nie podejmujemy jakiejś takiej, że tak powiem, konfrontacji, nie likwidujemy ich, no nawarstwiają się. Zakładając, że zdrowie uzależnione jest od właściwego funkcjonowania wielu systemów naszego organizmu, musimy dbać o właściwy metabolizm. Tak naprawdę, drodzy Państwo, od metabolizmu się wszystko zaczyna i tutaj no, dlatego tak mocno o tym mówimy, akcentuję to od wielu, wielu programów. Współcześnie wiele naszych dolegliwości wynika z upośledzenia metabolizmu będących wynikiem zanieczyszczenia organizmu. Znamy wiele dróg skłonienia ciała do samooczyszczenia. Gdy organizm zaczyna się oczyszczać, doznajemy niezbyt przyjemnych efektów ubocznych tego samooczyszczania. Nazywane one są reakcją Herxheimera. Należy do nich wręcz dziesiątki nieprzyjemnych objawów, takich jak bóle i zawroty głowy, temperatura, zmiany w ciśnieniu krwi. To jest to, o czym przed chwileczką też mówiłem, tak? Ten mój znajomy, przerażony tym, że to ciśnienie mu się tam jeszcze zmieniało, poszedł do lekarza, nie wytrzymał, tak? W końcu przyszedł ten moment zwątpienia. Każdy ten momenty ma. Dlatego ja tak mocno mówię o tym, powtarzam, żebyście Państwo, jak już wybieracie drogę, to byli przekonani wewnętrznie, że to jest ta właściwa droga dla was.
Bo moja droga de facto nie musi być jedyną, tak? I ona nie, dla mnie nie musi być pożyteczna. Ja już dawałem kiedyś taki przykład, że dla kogoś innego w taki sam sposób, tak? Trzeba być bardzo delikatnym. Dawałem przykład na temat tego, że te same zioła osobie, która ma małe kamienie, na przykład na woreczku żółciowym, pomoże je szybko rozpuści, a u osoby, która ma duże kamienie, spowoduje zaczopowanie przepływów w woreczku żółciowym i może doprowadzić do problemu. Także tutaj trzeba być naprawdę bardzo, bardzo delikatnym i wyczulonym na to, na jakim etapie, jaki to jest organizm. Bardzo wiele czynników na to wpływa. Oczywiście ja jestem zawsze do Państwa dyspozycji. Macie zawsze na końcu programu namiary do mnie, ktoś, kto się decyduje. No, poza tym bardzo mocno, wbrew temu, co na co dzień tak naprawdę mówię, polecam być w kontakcie z lekarzem, bo lekarze ratują Państwu życie w nagłych wypadkach. I w takich nagłych wypadkach, kiedy na przykład za mocną dawkę ziół weźmiecie, które pójdą za mocno oczyszczająco, oni naprawdę rewelacyjnie są w stanie pomóc. Na dłuższą metę przy chorobach takich długofalowych, przy cywilizacyjnych chorobach, przewlekłych, no nie radzą sobie, ale tutaj przy nagłych ratują życie. I tutaj naprawdę trzeba, jeżeli chodzi o medycynę zachodnią, medycynę akademicką, przyznać im rację. Tutaj, i dlatego ja zawsze mówię o tej współpracy, tak? No ale przede wszystkim ponad metodami, które Państwo stosujecie, niezależnie z źródeł, z których czerpiecie wiedzę, to jest no, obserwowanie własnego organizmu i właściwe interpretowanie. Lekarze, takie osoby, z tego co wiem, sporo osób szuka różnych porad również w internecie, na różnych blogach, nie blogach. Można sobie wyrobić jakąś opinię na ten temat, ale bardzo, nie, znaczy proponuję nie sugerować się tak w 100% do końca daną opinią, dlatego że tak jak mówiłem, no, wasz organizm jest zupełnie innym organizmem. Wy macie coś innego do przerobienia, mimo objawów, które mogą być bardzo porównywalne z tym, co wyczytacie gdzieś na jakimś forum albo ktoś wam o takiej rzeczy opowie. Lecimy dalej. Na etapie oczyszczania organizmu można doznać bardzo różnych nieprzyjemnych objawów i w najróżniejszych kombinacjach. Trwa to najczęściej w nieprzyjemnym stopniu kilka dni. Potem przyjmuje to bardziej znośną formę. Taka jest nasza fizjologia. Zanieczyszczony organizm nawet saunę odbiera jako bodziec do oczyszczania się. I tutaj, drodzy Państwo, na tym etapie proponuję też zastanowić się nad sauną. W krajach skandynawskich sauna jest czymś, co się stosuje praktycznie rzecz biorąc na okrągło, a przynajmniej raz w tygodniu. Naprawdę warto, teraz zwłaszcza jeszcze, przy zmianie takiej pogody na wiosnę, no zacząć chodzić systematycznie sobie raz w tygodniu na saunę. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, zasada jest taka, że iloczyn, suma temperatury, w której się przebywa i czasu nie może przekraczać 100. Także jeżeli ktoś siedzi, przepraszam, suma, nie iloczyn, suma, jeżeli ktoś siedzi w saunie w temperaturze 80 stopni, no to no 20 minut to już jest maks, ale to jest dla kogoś, kto jest wytrwałym, że tak powiem, użytkownikiem sauny. Zasada jest też taka, że powinno się wchodzić trzykrotnie. Maksimum to jest 15 minut. 15 minut i po tym czasie się wychodzi. Ale to też jest dla tych osób, które są wytrwałymi użytkownikami sauny. Ja proponuję wychodzić z sauny w tym momencie, kiedy poczujecie pierwszy sygnał takiego osłabienia, kiedy zaczynacie delikatnie czuć, że wam jest źle. Wyjść, odpocząć, wychłodzić organizm, wytrzeć się do sucha i wejść z powrotem. Chodzi tu o to, żeby no, nerki są skóra jest trzecią nerką również, żeby wspomóc nerki przy oczyszczaniu. Bardzo wiele toksyn wtedy będzie wyłaziło przez skórę, wspomagamy limfę, szybciej ta limfa oczyszcza nam układ krwionośny, także sauna, ja wcześniej nie wymieniłem dzisiaj, ale to będzie ten czwarty element, na który mocno bym chciał Państwu zaakcentować i zwrócić uwagę, że na tym etapie warto, naprawdę
warto zastanowić się nad sauną. To nie jest jakiś dzisiaj duży wydatek. Niektórzy ludzie mają sauny w domach, ale ja zawsze wychodzę z założenia, po co kupować krowę, jak chce się mleka napić. To nie są dzisiaj ogromne pieniądze, pójść do sauny, posiedzieć sobie godzinkę, odpocząć, nawet z kimś i porozmawiać, tak? Można sobie spotkanie na jakieś umówić w saunie, myślę, że przyjemne z pożytecznym. Także początkowo myślę te około 5 minut dla kogoś to wchodzi, w zależności od temperatury, no plus minus, tak? Zaczynam się źle czuć, wychodzę, wycieram się, wychładzam organizm i też nie tylko prysznic i zaraz wpadam z powrotem. Dajcie sobie Państwo czas. Druga rzecz, rozmawiajcie ze swoim organizmem. Techniki oddechowe też służą po to, żeby przyzwyczaić organizm do tego, powiedzieć mu, że słuchaj, bierzemy się za porządki, oczyszczamy. Ja biegam praktycznie rzecz biorąc kilka razy w tygodniu tutaj pod Mińskiem, w takim lasku. I powiem Państwu, teraz bardzo szybko się śniegi rozpuściły. Woda, jest tam taka rzeczka u nas, Srebrzanka, miejscowi nazywają ją Śmierdzianką, chyba wiecie Państwo dlaczego. Puszczałem kiedyś Państwu taki filmik z Nepalu, jak wrzucane są śmieci do rzek. Niektóre komentarze na czacie, które czytałem, później było oburzenie, jak tak można. No ale przejdźcie się po okolicach miast, zobaczcie, ile śmieci jest w lasach, ile śmieci pływa w takich rzeczkach. Ja nie miałem aparatu, tak, ale myślę, że zrobię zdjęcia i pokażę Państwu następnym razem, że w Polsce to też tak wygląda. W miejscach, gdzie ta rzeka robiły się takie naturalne tamy, to dosłownie sterty śmieci. Także my bardzo często potrafimy widzieć gdzieś tam daleko, ale nie tu u siebie, na podwórku własnym. I tak naprawdę, tak jak te lasy wyglądają, tak samo te nasze organizmy wyglądają. Śnieg przykrył brudy, tak my przykrywamy poprzez różnego rodzaju metody typu makijaże, nie makijaże, jakieś różne zabiegi. Przykrywamy te wszystkie śmieci, które gdzieś tam przez lata, tutaj mamy przykład, jeżeli chodzi o las jednej zimy, tak? A co się dzieje w naszych organizmach? Gdzie przez lata zbieramy różnego rodzaju śmieci. Także sauna ideałem jest tak naprawdę wtedy, kiedy wchodzimy do sauny za trzecim razem, wychodzimy po 15 minutach i przez te 15 minut nie spociliśmy się. To znaczy, że organizm wszedł na taki optymalny poziom funkcjonowania. Także sauna to nie jest tylko coś dla sportowców. Uważam, że to jest... Według mnie obowiązkowy element każdego człowieka. Mi się marzy mieć własną saunę, na razie nie mam jej jeszcze, ale zobaczymy. W każdym bądź razie są możliwości. Dzisiaj w dużych aquaparkach są czasami takie kluby fitness, gdzie można poćwiczyć sobie na siłowni i mają saunę. Także warto korzystać z tego dla własnego zdrowia. Na pewno poprawicie sobie Państwo komfort własnego życia i jakość tego życia. A o to tak przede wszystkim nam chodzi w tym programie, żebyście Państwo z uśmiechem na twarzy funkcjonowali każdego dnia. Oczywiście można używać również różnych olejków ziołowych do powietrza, chociaż to nie jest aż takie konieczne. Sam pobyt w saunie daje już pewne efekty polepszania. Także, a tutaj autor pisze tak. Osoby używają sporo leków, są nastawione na szybkie polepszanie, cokolwiek to znaczy. Nie znając mechanizmów powrotu do zdrowia, nie biorą sauny, bo im to szkodzi. I to jest taki właśnie, często ludzie, a nie, bo mi to szkodzi, tak. Wziął coś i od razu mu, a bo mi to szkodzi. A ja Państwa właśnie przygotowuję na to, że jak zaczynacie pewne zmiany w swoim życiu, to każda zmiana rodzi pewnego rodzaju efekty w postaci reakcji. I tej reakcji niekoniecznie przyjemnej. Bodźcem do oczyszczania się organizmu mogą być zioła, należą do nich na przykład przyprawy. Chociaż my to tak stosujemy, wiadomo po co, tylko żeby smak poprawić. Tu mamy nastawienie, nie wolno mi używać ostrych przypraw. A znowuż ja, tak jeżeli już mówimy o ostrych przyprawach, jestem na przykład zwolennikiem na wiosnę używania sporych ilości papryki chili, która ma też substancje antyrakowe, już teraz nie będę sobie przypominał, jaka jest dokładnie nazwa, to nie ma znaczenia. A poza tym, jak Państwo czujecie, że Was zaczyna coś łamać, nie wtedy, kiedy już jesteście, że tak powiem, przeziębieni, macie grypę, chociaż to też pomoże, ale taka papryczka naprawdę rewelacyjnie pomaga przy pozbyciu się
pozbyciu się, no, niedopuszczaniu do pojawienia się grypy. A poza tym, no, idealnie, no, papryczka chili również zabija pasożyty w naszym układzie trawienia. Także spokojnie przez parę dni można sobie zafundować również tego rodzaju kurację. A przecież nie ma innego sposobu powrotu do zdrowia dla zanieczyszczonego organizmu, czyli do powrotu do normy organizmu, niż poprzez oczyszczanie i typowe dla niej reakcje. I dlatego prosiłbym, żebyście Państwo sobie, no, gdzieś zakodowali, że tak naprawdę, no, każda zmiana ku lepszemu, to też jest kodowanie pewnej reakcji. To jest stół operacyjny natury. Powrót do zdrowia jest więc transakcją wiązaną. Bierzemy coś wraz z dobrodziejstwem inwentarza, czyli tak jak obowiązujące na tej planecie odwieczne prawo, coś za coś. Nie ma powrotu do zdrowia bez oczyszczania. A to, co mamy w zamian, to jest maskowanie licznych objawów, dla których medycyna ochoczo wymyśliła nazwy jednostek chorobowych. Reasumując, fałszywe przekonania umożliwiają, jeszcze raz, reasumując, fałszywe przekonania uniemożliwiają ludziom robienie dokładnie tego, co mogłoby im przywrócić zdrowie. No bo łatwiej jest pójść do lekarza, tak? Siedzieć w kolejkach i narzekać, i system nerwowy jeszcze w tym momencie nam siada, brać lek od lekarza, bo to lekarz, bo pan doktor. W każdym bądź razie. To o pasożytach sobie troszeczkę później pogadamy. Mówiliśmy w tym momencie o tych pasożytach, nie pasożytach, tylko o stereotypach. A ja teraz Państwu, o, to będzie to, poopowiadam troszeczkę, właśnie a propos tych stereotypów, w troszeczkę szerszym kontekście. Jesteśmy jeszcze troszeczkę na etapie takiego mentalnego procesu oczyszczania pewnych rzeczy z tego poziomu. I właśnie chciałem Państwu trochę poczytać o szamanizmie. I właśnie obalaniu mitów, które funkcjonują w pewnych rzeczach, bo tak jak kiedyś mówiłem, jeżeli nie można kogoś zniszczyć, to najpierw się go ośmiesza. Kiedyś Gandhi pięknie powiedział: najpierw się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, a na końcu wygrywasz. Mamy taki trochę renesans powrotu do metod, które stosowali szamani w różnych krajach, dziedzinach. Zresztą u nas, w naszym rejonie, również szamanów było sporo, tylko nazywaliśmy ich inaczej, tak? To były wiedźmy, przeważnie u nas kobiety się takimi rzeczami zajmowały i z bardzo dużym powodzeniem. Ja czasami tak się zastanawiam, skąd w średniowieczu było już takie nastawienie w kierunku tępienia ludzi, którzy posługiwali się ziołolecznictwem. No ale nie wchodząc w szczegóły, poczytajmy sobie trochę o szamanizmie. Wokół zjawisk szamanizmu narosło wiele mitów, ale także celowych fałszerstw. Dlatego warto, aby nasza rozmowa posłużyła do skonfrontowania ich z rzeczywistością. Na początek wyjaśnimy, że szamanizm nie jest formą religii, ale metodą wglądu. Pewne jej elementy intuicyjnie stosował już Carl Jung. Dlatego szamańskie metody coraz częściej wykorzystuje się w psychoterapii. W Polsce robi to z powodzeniem Robert Palusiński. Oczywiście pewne wątki szamańskie istnieją w animizmie, podobnie zresztą jak i w wielu religijnych rytuałach, ale nie są to jednoznaczne pojęcia. Ja bym powiedział, że kwestie oczyszczania odwiecznie związane z szamanizmem i z różnych metodach w różnych rejonach świata stosowane, no, sama forma oczyszczania, jakąkolwiek Państwo byście nie przyjęli, będzie pewną formą rytuału, do której ja bardzo mocno już dzisiaj zachęcam, byście powtarzali. Żeby to nie był taki jednorazowy wyskok, bo ktoś kiedyś powiedział: jesteśmy tym, co systematycznie robimy, czyli tym, co powtarzamy. Rzeczywiście szamanizm, zwłaszcza w tej postaci, jaką poznałem w Ameryce Południowej, nie jest żadną ideologią, systemem wiary czy formułą kultu. Zresztą taka dygresja, zresztą w ten sposób jest przedstawiany dla masowej opinii i walczy się z nimi, jako jakby to była jakieś pogaństwo. To metoda wglądu i jej techniki funkcjonują od tysięcy lat. Szamani nie bawią się także w żadne rozważania teoretyczne. To praktyka w czystej postaci, choć oparta na pewnej filozofii. I drodzy Państwo, no, moja taka dygresja, uwaga.
My tutaj w programie, no i przynajmniej ja, bawię się na razie w takie dywagacje, rozmowy, ale te moje gadanie o kant tyłka, przepraszam za wyrażenie, ale rzeczywiście tak jest. Jeżeli nikt z Państwa nie zastosuje tych metod, o które mówię, ja jestem, nie, staram się mówić bardzo szeroko, nie mówić dokładnie o tak, tak i tylko tak. Staram się pokazać Państwu różnego rodzaju możliwości i wiem, że niektórzy z Państwa już chociażby oglądają filmy, które pokazuję, że zaczynają stosować pewne rzeczy. Są tacy, którzy już stosowali pewne techniki niezależnie od programu, który prowadzę. I dlatego bym prosił też, żebyście się włączali w to wszystko, żeby no w końcu osiągnąć ten efekt setnej małpy, żeby ludzie zrozumieli, że szamanizm to nie jest jakiś tam przejaw pierwotnych naleciałości ludności prymitywnej, tylko to jest no bardzo wysoka technika. Jaka? No to poczytajmy dalej. Może nie tyle technika, tylko zdolność w ten sposób. Technika tak brzmi bardzo, bardzo zimno. Także jeszcze raz, szamani nie bawią się w żadne rozważania teoretyczne. To praktyka w czystej postaci, choć oparta w pewnej filozofii. Ona, ale i ona wynika z szamańskich predyspozycji, inaczej, z szamańskich peregrynacji do dolnego, środkowego i górnego świata. Ja nie będę tej wnikał, omawiał teraz tego. Rozmawialiśmy sobie przy okazji święta Zmartwychwstania. No nie chcę już dzisiaj rozwijać. Myślę, że za rok przy kolejnym okazji tegoż święta wrócimy do pewnej historii. Jak zapomnę, proszę mi przypomnieć, bym Państwu opowiedział historię z pewnej książeczki, której nie mogę teraz znaleźć, szukam, moje reinkarnacje. Tak mi ostatnio coś naszło, żeby może nawet scenariusz napisać, może ktoś, znajdzie się grupa ludzi, która będzie chciała w Polsce podobny film nakręcić do tego, który nakręcono w Brazylii, na kanwie chociażby czegoś takiego. Te tematy zaczynają wchodzić również, może jeszcze nie szeroką ławą do świata filmu, ale myślę, że świadomość ludzi już na to czeka. Co więcej, szamanizm można także porównać jako specyficzną naukę. W jej pozyskiwaniu wykorzystuje się różne metody, m.in. pewne techniki biochemiczne, a wiedzę zgłębia się drogą mentalną poprzez techniki zbliżone do hipnozy. Relacje badaczy, którzy zdecydowali się w chacie szamana wypić ayahuaskę, dowodzą, że znaleźli rozwiązania dręczących ich problemów naukowych. Antropolog Jeremy Narby namawiał trzech biologów molekularnych na wyprawę do amazońskiej dżungli. Jedna z genetyczek miała wrażenie, że sama stała się proteiną szybującą nad helisą DNA. Dzięki temu zrozumiała znaczenie jej niekodujących fragmentów. W efekcie badacze biorący udział w tym niezwykłym eksperymencie zainteresowali się ayahuaską jako środkiem umożliwiającym poznanie praw przyrody. Ich przełożenie na język nauki może umożliwić dokonanie fundamentalnych odkryć. I to jest to, o czym też Państwu mówię od wielu, wielu spotkań, że nauka bez pewnego rodzaju wiary, religii, trudno mówić przy omawianiu szamanizmu, że to jest religia, ale nauka jest wtedy kulawa, a sfery wiary oparte tylko i wyłącznie na pewnych przekonaniach przekazywanych, no niekoniecznie może nie tyle w przeczuciu, co w atmosferze takiego miłosierdzia, bo to są pewne elementy, którymi można bardzo łatwo sterować, są ślepe. Tak, dlatego nie waham się nazywać szamanizmu alternatywną wiedzą. Ja bym nie nazwał alternatywną, tak naprawdę prawdziwą wiedzą, bo szamanizm był, istniał i myślę, że jeszcze będzie wiele, wiele czasu zejdzie, upłynie, nim ludzkość, żebym się dobrze wyraził, nim ludzkość doceni to, jak to jest taki bezpośredni przekaz, bym powiedział. Nie uczy się nas tych technik w szkole. W szkole uczy się nas zupełnie czegoś innego. Komunikacja między szamanem a uczniem następuje w postaci niewerbalnej, bezpośrednio z umysłu do umysłu, jako wizualnych obrazów lub symboli. Plemienni czarownicy już na stulecia przed współczesną cywilizacją znali na przykład DNA, budowę komórek i narządów ludzkiego organizmu. Swego czasu przywiozłem amazońskim szamanom kilka ezoterycznych książek. Jeden z nich, dotykając papierowych kartek, które pierwszy raz widział na oczy, stwierdził: „O, świetnie, to dobra rzecz dla podcierania zadka”.
Ja mu tłumaczę, że te małe znaczki to pismo, które się czyta, a on pyta, co to znaczy czytać. Więc wyjaśniam, że najpierw ktoś zapisuje nimi swoją myśl, a potem inny człowiek je ogląda i w ten sposób poznaje myśli drugiego. W tym momencie szaman zaczął się potwornie śmiać. Nie sądził, że biali ludzie są tak prymitywni, że nie potrafią przesyłać sobie myśli bezpośrednio z umysłu do umysłu, jak Indianie. Zresztą nie tylko Indianie, w Azji była to domena, zresztą Anglicy się bardzo dziwili, jak to jest, że nim kurier z wiadomościami z pola bitwy dotarł do sztabu, to już rodzimi Hindusi wiedzieli o wyniku danej potyczki. Po prostu zacieramy pewnego rodzaju naturalne zdolności, które mamy, nie rozwijając ich. Ty jednak mogłeś się z nimi w ten sposób porozumiewać, bo oprócz hiszpańskiego i keczua posługujesz się telepatią. Przeciętny człowiek traktuje taką umiejętność jak science fiction. Ale telepatia jest przecież faktem naukowym, potwierdzonym setkami eksperymentów. Tutaj macie Państwo akurat na przykład taką fotkę szamana, który jest w otoczeniu, ja może to przybliżę, który jest w otoczeniu pewnych sił dookoła niego panujących. Tu są tak jakby istoty, które podpowiadają mu pewne rzeczy. Otwiera się, otwiera swoje kanały na ten przekaz niewerbalny. W moim przypadku wszystko zaczęło się w dzieciństwie, gdy z powodu problemów z sercem i oddychaniem trzykrotnie doświadczyłem śmierci klinicznej. Opuściłem wówczas ciało, doznając tego, co obecnie określa się jako OBE. Wkrótce okazało się, że postrzegam także aurę i odbieram ludzkie myśli. Podczas licznych spontanicznych eksterioryzacji zacząłem poznawać inne duchowe strefy. Niestety wówczas, w latach 70. zeszłego wieku w Czechach, nie istniała na ten temat żadna literatura. Nie mówiło się o takich doznaniach. Sądziłem więc, że jestem szajbnięty. To jest dosyć powszechne, że pewne normy przyjęte przez nas są przyjmowane jako absolutne, że jeżeli nawet małe dziecko zaczyna o czymś mówić, to się szybko rodzice potrafią wyperswadować takiemu dziecku, że to jest nienormalne. I dziecko wtedy, ślepo wierząc w autorytet starszej osoby, po prostu zaczyna wątpić w te rzeczy, usypia te swoje naturalne zdolności. A ja jestem zwolennikiem, żebyście Państwo też byli na takie rzeczy wyczulone, byście pomagali swoim dzieciom rozwijać, bo to jest coś wspaniałego tak naprawdę. Ale pewnie wykorzystałeś te umiejętności w szkole. Wiedziałeś, z czego przepytają cię nauczyciele albo co będzie na klasówce. Nie, nie. Nic z tych rzeczy. Już jako dziecko wiedziałem, że dla własnego dobra nie powinienem zdradzać tych umiejętności. O tym, że są one naturalne, chociaż nie u każdego dostatecznie rozwinięte, przekonałem się dopiero podczas studiów biologii, które rozpocząłem na praskim uniwersytecie. W ramach wymiany studenckiej z wielką niechęcią pojechałem do ówczesnego Leningradu, obecnie Sankt Petersburga, kontynuować naukę. Dziś jednak wiem, że zawiodło mnie tam jakieś prowadzenie z góry. Okazało się bowiem, że jako jedyny cudzoziemiec trafiłem do katedry akademika Leonida Wasiliewa, działającej na Wydziale Biologii pod szyldem Fizjologii Mózgu. A tam już od lat, zresztą pod auspicjami wojska, badano telepatię, jasnowidzenie, psychokinezę i inne paranormalne techniki. Zrozumiałem wtedy, że to nie ja byłem nienormalny, ale system, który ukrywał prawdę o takich zjawiskach. Mieliście tam jakieś praktyki? Tak, brałem udział w różnych eksperymentach. Najciekawsze jednak były wyjazdy do miejsc mocy. Jedną z takich bardzo silnych anomalii badaliśmy w Tadżykistanie, w pobliżu granicy z Afganistanem. Manifestowały tam się zjawiska zaprzeczające prawom fizyki. Stale widywano tam również pojazdy UFO. Radzieccy uczeni badali ich wpływ na ludzki organizm. Okazało się, że z miejsca tego korzystają żyjący w pobliżu islamscy mistycy, sufi, którzy fascynowali naukowców, ponieważ potrafili osiągać zmienione stany świadomości. Eksterioryzowali się wówczas i latali nad ziemią. Posługiwali się też telepatią i jasnowidzeniem. Wspomniane miejsce służyło im za bramę do innych sfer, które można określić światami równoległymi i kontaktu z egzystującymi tam bytami. Czy sufi wykorzystywali jakieś szamańskie techniki? Owszem.
Podobnie zresztą. Owszem, podobnie zresztą jak na przykład wiodze. Ponadto wspomagali je roślinnymi substancjami halucynogennymi w postaci ruty stepowej czy pewnego rodzaju pokrzywy. Mieli oni również tajne receptury, na podstawie których ważyli środek zwany przez nich sułoma. Wspomaganie to nie było jednak tak intensywne jak w przypadku ayahuaski w Ameryce Południowej, chociaż pewne składniki w rodzaju DMT występują w obu środkach. Sufi wykorzystywali sułomę głównie w pracy ze swoimi uczniami, by aktywować u nich paranormalne umiejętności. Znaczy, tutaj skłonny jestem też powiedzieć, że tak naprawdę no, my określamy je dzisiaj w Zachodzie jako paranormalne, jako normalne zdolności, które gdzieś tam zostały uśpione na jakimś etapie. Równie ważne były techniki autohipnozy. Warto jednak zauważyć, że sufi za swoją misję uważali pomoc ludziom w łagodzeniu cierpień spowodowanych chorobami czy problemami egzystencjonalnymi. I podobnie jest u amerykańskich szamanów. Niestety, z tego co mi obecnie wiadomo, mistyków tych wytępili talibowie, a ich niedobitki, które przeżyły w tadżyckiej stronie Azji, nie mają następców. Młodzi nie garną się do tak specyficznej nauki. Większość z nas wiedzę o energetyce ciała i otoczenia czerpie z kultur azjatyckich, Indii, Tybetu, Chin. Stąd przyswoiliśmy sobie takie pojęcia jak czakry, nadi, kundalini, prana, chi, ki. Tymczasem okazuje się, że posiadają ją także kultury plemienne wszystkich rejonów świata, Australii, Afryki czy Ameryki. Tyle, że pod innymi nazwami, a więc źródła tej wiedzy są uniwersalne. Ja tutaj bardzo mocno bym to Państwo zdanie zaakcentował. Tak naprawdę my bardzo często posługujemy się różnymi określeniami, mając na myśli tak de facto to samo. Tak, szamani wszystkich kultur doskonale znają i postrzegają centra oraz kanały energetyczne, a także wszelkie procesy, które zachodzą wewnątrz organizmu. Podobnie zresztą jak wewnętrzne narządy, kości, krew, poszczególne komórki ciała i DNA, które mogą oglądać tak dokładnie jak lekarze w tomografach komputerowych czy pod mikroskopem, a nawet znacznie lepiej, bo w powiększeniu i w trójwymiarze mogą również wnikać w ich molekularną strukturę i zmieniać ją. Drodzy Państwo, zobaczcie, jak to fajnie, no, to koreluje z tym, o czym mówimy, jeżeli dzisiaj mówimy o fizyce kwantowej, gdzie obserwator z punktu widzenia poziomu kwantowego wpływa na wynik obserwowanego zjawiska. Ależ jak ogromna w tym momencie odpowiedzialność spoczywa na osobach, które taką zdolność posiadają. Czy ludzkość dojrzała do tego, by no, na co dzień posługiwać się takimi metodami? Ja mam nadzieję, że w niedługim czasie to będzie możliwe. Zresztą złodzieje są w różnych wymiarach i na różnych poziomach, ale widocznie komuś bardzo mocno zależało na tym, żeby ta selekcja naturalna, która pozwalała na to, aby najsilniejsi, najmocniejsi przetrwali, została zachwiana. Oczywiście każdy ma prawo do życia, ale no tutaj nie chciałbym dzisiaj prowokować jakiejś takiej głębszej rozmowy na ten temat, bardziej nad tym, że te zdolności ma każdy z nas i doświadczenie, które go spotyka, ma go czegoś nauczyć. A czego ma nas nauczyć doświadczenie, które jako ludzkość odbieramy? O takich doświadczeniach wspomina wielu podróżników, którzy zażywali ayahuaskę, jak Maciej Kuczyński czy Beata Pawlikowska, także antropolodzy Michael Herner, Henryk Asmant, Jeremy Narbi. Dzięki temu szamani mogą precyzyjnie uzdrawiać. Odbywa się to różnymi metodami, na przykład za pomocą pieśni zwanych Ikaros. Ich specyficzne dźwięki mają na celu synchronizowanie wibracji szamana i pacjenta oraz przesłanie mu do umysłu chorego leczniczej informacji w formie drgań o odpowiedniej częstotliwości. Są one kodowane pod postacią niezwykle kolorowych, świetlistych obrazów. Rysunki takich wizji w wykonaniu uzdolnionego artystycznie Indianina Sixo Surina można obejrzeć na stronie internetowej. To są między innymi też te rysuneczki, tak, które Państwu przed chwileczką powiększałem. Jeszcze raz powiększymy dla tych, którzy chcą się tak bardziej przyjrzeć.
Zobaczcie, tutaj mamy rysunek roślin, tak? Wszystko ma swoją aurę. Przesłaniu leczniczej energii służy także użycie bębnów, grzechotek, innych narzędzi perkusyjnych oraz tańca. Nam może się to wydawać prymitywnym zabiegiem, ale ja na własnej skórze doświadczyłem ogromnej mocy takich wibracji. Przed rokiem peruwiański szaman Gerardo Pizarro sprawił mi istne lanie za pomocą zwykłej grzechotki z tykwy, by wyczyścić traumatyczne programy pamięci moich przodków w postaci wojen, prześladowań, powstań. Zazwyczaj im prostsza metoda, tym bardziej bywa skuteczna. Szamani nie mają czasu ani potrzeby na teoretyzowanie czy niepotrzebne tracenie energii. Tu podkreślę, że nie każdy może zostać szamanem. Adepci są wybierani spośród dzieci, które przejawiają paranormalne umiejętności. Potem następuje wieloletnia nauka, pełna niezwykle trudnych inicjacji i prób, podczas których na przykład uczeń przez wiele miesięcy samotnie przebywa w dżungli, żywi się tylko korzonkami, ma zakaz mówienia czy uprawiania seksu, by wyćwiczyć silną wolę i inne umiejętności. Regularnie też przyjmuje ayahuaskę w celu pobudzenia pracy energii i paranormalnych umiejętności. Kultury szamańskie bada się zaledwie od kilku dziesięcioleci. Szlaki przecierali rosyjscy etnografowie, a także polscy zesłańcy na Sybir. Potem robił to antropolog Bronisław Malinowski czy religioznawca Mircea Eliade. Skupili się oni jednak na obserwacji, dlatego opowieści szamanów o duchowych peregrynacjach traktowali jako mity. Natomiast badacze z kolejnej generacji, jak wspomniane już Harner, Asmant, Narby, a także Benny Shannon z Izraela czy Juan Nunes del Prado z Peru, uczestniczyli w różnych obrzędach, spożywając środki zmieniające świadomość, takie jak ayahuasca, grzybki halucynogenne, kaktusy i inne rośliny. Ayahuasca jest prawdopodobnie najsilniejszym znanym nam roślinnym środkiem zmieniającym świadomość. A skoro obalamy tu różne mity, warto uczynić to również z tym, które narosły wokół wspomnianego świętego dla Indian odwaru. Wytwarza się go z rośliny gatunku Benisteriopsis capi. Ta mocna liana przypomina olbrzymią pępowinę lasu tropikalnego, a także molekułę DNA. Badania naukowe wykazały, że zawiera ona m.in. silny alkaloid, który nazwano telepatyną ze względu na taką możliwość komunikacji po jej zażyciu. Jest ona zbliżona do herminy, innego alkaloidu istniejącego chociażby we wspomnianej już przeze mnie rucie stepowej. Mitem jest twierdzenie, że do produkcji ayahuaski potrzeba dwóch roślin, liany i krzewu hakruna. Owszem, zdarza się, że Indianie dodają do wywaru jeszcze jakiś składnik, na przykład mimozę, by go podbarwić, ale nie jest to konieczne. A skąd wzięła się wiedza o ayahuasce? Indianie zaobserwowali, że osłabione, dzikie koty w rodzaju jaguarów obgryzają korę liany. Zaczęli więc ją żuć i stwierdzili, że jest dobrym lekarstwem na różne dolegliwości, także na pasożyty. Dlatego obecnie jej wywar piją obowiązkowo peruwiańscy żołnierze stacjonujący w dżungli, a także indiańskie dzieci, by zachować zdrowie i odporność. Ayahuasca ponadto wspomaga rozwój mięśni, poprawia wzrok oraz zdolności intelektualne i nie uzależnia. Trzeba jednak wiedzieć, jak ją stosować. Nie każdy też może uczestniczyć w procesie wytwarzania tego brunatnego płynu. Ayahuaskę ważą jedynie wybrani szamani. Gdy przebywałem wśród ludu Aguaruna, przekonałem się, że szaman czuje, iż pewna konkretna liana chce, aby sporządzić z niej napój. Gwiżdże na niego lub przyciąga do siebie. Oczywiście gwiżdże w cudzysłowie. Ważny jest też czas zbioru, część rośliny i inne czynniki. Mała dygresja, nie wiem, czy Państwo wiecie, że w naszych rejonach, jeżeli chodzi o Europę, jest jeden dzień w roku, w którym jak się zetnie dąb, to wysuszone drewno z tego dębu będzie miało taką wytrzymałość, że można z niego budować kominek i mimo tego, że będą to ściany tego kominka, nie ulegną spaleniu. Także to jest, jak wielką wiedzę i głęboką wiedzę mają te ludy, które na co dzień obcują z naturą, a my zostaliśmy wyalienowani ze swojego środowiska.
Pytanie, co zrobimy, żeby do niego wrócić? No to już jest pytanie z osobna do każdego. Ważny jest, znaczy ja tutaj, jeżeli chodzi o to, to jeszcze powiem, jeżeli w Anastazji jest, Władimir Maigret opisuje dziadków Anastazji, którzy pociągnęli go do lasu, aby ściął grający cedr. Zresztą cała seria nazywa się Grające cedry. Chodzi o to, że w pewnym momencie, kiedy osiąga on odpowiedni wiek, przez 2 lata jego liście wydają specyficzny dźwięk na wietrze i wtedy drewno z tego cedru przejawia bardzo ciekawe właściwości, które oddaje później do ludzi. O cedrze nie będziemy dzisiaj rozmawiali, tylko jako taka dygresja. Dla tych z Państwa, którzy na przykład chcieliby poczytać sobie Anastazji, jak się odezwiecie na maila, wyślę Wam pliki z książką, żebyście sobie poczytali o tym. Ważny jest też czas zbioru, część rośliny, jak i inne czynniki. Szamani mają w dżungli swoje liany, które odwiedzają, komunikują się z nimi. U Indian Shipibów ahuaskę ważą tak zwani dziadkowie, bardzo starzy szamani, którzy się w tym wyspecjalizowali i żyją z tą rośliną w całkowitej symbiozie. Nie opuszczają ani dżungli, często nawet z nikim nie rozmawiają, żeby nie zanieczyścić wywaru w trakcie przygotowania. Ważne są tu bowiem także czynniki energetyczne, które mogą do tego procesu przeniknąć. Dowodem jest komiczna sytuacja, którą przeżyłem w trakcie obrzędu ayahuaski u Indian z plemienia Ashaninka. W ważeniu ayahuaski brał tam udział młody uczeń szamana, który bardzo pragnął mieć te insówki. Oferował je handlarz z sąsiedniej wsi. To wystarczyło, żeby kilku osobom, łącznie ze mną, wielokrotnie podczas wizji objawiały się olbrzymie, śnieżno-białe tenisówki lewitujące w powietrzu. Potem Indianie wołali do niego, kto mam patrzeć na twoje cholerne buty. Uczeń po obrzędzie przyznał, że w trakcie mieszania wywaru starał się odgonić myśl o tym, jak dobrze byłoby mieć je na nogach. Świadczy to, jak bardzo wiemy mało o działaniu świadomości. Bo jak wytłumaczyć fakt, że struktura molekularna alkaloidów ayahuaskowych wychwyciła i zakodowała formy myślowe, by je później nam przekazać? Drodzy Państwo, to jest coś, o czym ludzie zapominają na co dzień. My emanujemy energią i tą energię oddajemy do otoczenia. I trzeba sobie zdać z tego sprawę, że osoba, która przygotowuje potrawę, w zależności od nastroju, jaki ma, to ona koduje pewne informacje również w tej strawie. O tym już dawno temu w Europie mówił Nostradamus jako lekarz, który mówił, że lepiej jedz posiłki w domu, aniżeli gdziekolwiek poza domem, bo nie wiesz, jaki miał nastrój ten kucharz, który to ważył. To samo tyczy się bardzo, tutaj mówimy o roślinie, o lianie, która ma specyficzne właściwości. Te właściwości mają wszystkie rośliny, tylko nie aż w takim stopniu, nie aż tak bardzo wysubtelnione. Dlatego warto, czytam to Państwu, bo w tym artykule jest bardzo wiele takich tematów poruszonych, o których rozmawiamy, a one mają też ogromne znaczenie w procesie oczyszczania. Jeżeli to, co mówiłem wcześniej, ma to Państwu sam proces oczyszczania stworzyć problem, macie mieć wyrzuty sumienia, macie się z tym czuć źle, to lepiej sobie odpuścić. Poukładanie sobie wszystkiego w głowie na tym etapie jest bardzo ważną rzeczą. Bo nie będzie właściwego oczyszczania na poziomie fizycznym, jeżeli nie zrobicie właściwego oczyszczania na poziomie mentalnym. Jeżeli nie przygotujecie ciała, nie porozmawiacie z nim, jeżeli nie poukładacie sobie również rzeczy w tych płaszczyznach mentalnych, nie porozwiązujecie paru rzeczy, które no, są przyczyną tego, co dzisiaj znajduje swoje odbicie w ciele fizycznym. Spożywamy więc ayahuaskę i następuje stan zmienionej świadomości. Szamani uważają, że im człowiek jest bardziej wrażliwy i czysty, tym efekty są mocniejsze. Czasem jednak ayahuaska nie działa za pierwszym czy drugim razem. Znałem amerykańskiego antropologa, który szalenie pragnął poznać jej efekty. Jednak zadziałało dopiero po 20 użyciu. Szaman wyjaśnił mu, że ayahuaska chciała mieć pewność, że naprawdę mu na niej zależy. Przecież to kobieta, śmiał się. W większości przypadków ona działa za trzecim razem, ale gwarancji nigdy nie ma. Pod tym względem ayahuaska jest zagadką, do której klucz tkwi w umyśle, obracanego w zamku naszego mózgu. W przypadku każdego ten klucz jest jednak inaczej ustawiony, bo biochemia ma związek z naszymi emocjami, sposobem życia i psychiką.
Ważne jest również, by miejsce spożycia ajahuaski było czyste energetycznie. Zazwyczaj odbywa się to w miejscach mocy lub przynajmniej na terenie, gdzie istnieje niezakażona przyroda i gdzie nie są zabijani ludzie ani zwierzęta. W Polsce i zapewne także w innych krajach Europy specyfik ten uznano za narkotyk. Jest więc zakazany prawnie i potępiany. Jednak rośliny zmieniające świadomość powszechnie stosowały wszystkie systemy religijne. Soma, magiczny nektar w hinduskich Ved, był prawdopodobnie wyciągiem z muchomora Amanita muscaria. W kulcie Zoroasta mógł być też krzew używany, no nazwy nie będę czytał, zbyt trudna. W starożytnej Grecji używano m.in. wyciągu z maku lekarskiego i liści laurowych. W innych krajach, rejonach świata były różne kaktusy i grzyby. Nawet w judaizmie, z którego wywodzi się chrześcijaństwo, kapłani używali mandragory, ruty stepowej i akacji. Okazuje się, że ludzie zawsze dążyli do poszerzenia swojej świadomości i nawiązania kontaktu z innymi duchowymi światami. Naturalnie, w jednych kulturach byli to kapłani, w innych czarownicy, w jeszcze innych szamani. W trakcie obrzędów ajahuaskowych przemawia do nas całe otoczenie, ziemia, drzewa, skały. Stajemy się ekstremalnie wrażliwi wobec energii różnych przedmiotów, aż do granic psychometrii. Moneta trzymana wówczas w ręku potrafi wyzwolić potok obrazów wszystkich ludzi, którzy jej dotykali. Możemy również ujrzeć ich poprzednie żywoty, a także poczuć, jak to jest być metalem, który przez miliony lat spoczywał w ziemi, a potem został przetopiony, by stać się monetą. Ajahuaska daje do zrozumienia, że istnieje tylko jedna świadomość i wszystko, łącznie z nami samymi, stanowi jej część. To błyskawiczny nauczyciel wszystkiego, zwłaszcza odpowiedzialności. Na przykład odkrywamy, że ubliżając komuś, ubliżamy przede wszystkim sobie. Podczas organizowanych przez ciebie ekspedycji do Peru, ich uczestnicy są leczeni wywarem z ajahuaski. Tak, ajahuaska ma ogromny potencjał, nie tylko transformujący i terapeutyczny, ale i medyczny. Zawsze przestrzegam zasady, by proces ten nadzorowany był przez szamana i lekarza. Lekarz regularnie mierzy ciśnienie, a gdy ktoś cierpi na jakąś chorobę, monitoruje jego stan. Ajahuaska nie zawiera żadnych niebezpiecznych czy toksycznych substancji, ale wywołuje w ciele i świadomości intensywne procesy. Człowiek jest wówczas otwarty na w każdym sensie tego słowa. Nawet jeżeli komórki są otwarte, a ciało niebywale wrażliwe. Dlatego ważna jest dieta. Drodzy Państwo, dieta jest ważna nie tylko w procesie przyjmowania ajahuaski. Każdego dnia jesteśmy tym, co robimy systematycznie, ale zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy chcemy otworzyć się na pewne rzeczy i wibracje, subtelne wibracje, no to dieta ma ogromne znaczenie. Przynajmniej dobę wcześniej oraz dobę później należy odstawić alkohol, czekoladę, rośliny strączkowe, sery, mięso. A sery, gdyż pleśnie, stają się mocno toksyczne. W przeciwnym razie wpuścimy do swoich komórek przede wszystkim nerwowych, niezbyt ciekawe wibracje. Ajahuaska jest jak odrzutowiec, do którego wsiadamy. Potrzebujemy nawigatora, który zapewni pomyślny start i lot oraz lądowanie. Moim zdaniem w Amazonii powinny powstać profesjonalne, dobrze wyposażone ajahuaskowe ośrodki lecznicze, w których z pacjentami będą pracowali szamani, lekarze oraz naukowcy. To jedyna sensowna droga do propagowania ajahuaski jako środka terapeutycznego i leczniczego dla ludzi z naszej kultury. Chcę mieć w tym swój udział. Jeremy Narby uważa, że ajahuaska uaktywnia wiedzę zgromadzoną w DNA. Stanowi ono rodzaj programu komputerowego. Stanowi ono rodzaj programu komputerowego, który poprzez pola morfogenetyczne, jakich istnienie postuluje Robert Sheldrack, niczym przez internet komunikuje się z DNA innych ludzi, a także zwierząt czy roślin. Również Maciej Kuczyński w starożytnych rysunkach Indiach zidentyfikował podwójne helisy DNA oraz proces podziału komórkowego znany nam doskonale z lekcji biologii. Co o tym sądzisz? Przychylam się do teorii Sheldrake'a
oraz istnienia pól energetycznych przenoszących informacje. Również uważam, że DNA pełni tu istotną rolę i może być w nim zakodowana pewna wiedza. Ale z moich doświadczeń wynika, że szamani większość swoich technik stosują po opuszczeniu ciała, w trakcie eksterioryzacji, a wówczas nie mają bezpośredniego kontaktu z biologiczną strukturą, jaką jest DNA. Podobnie z obserwacją minionych żywotów, gdy szaman uaktywni nam centrum energetyczne znajdujące się w brzuchu, można je oglądać jak na filmie, w kinie, w dodatku w 3D. Mamy więc jakby dwie liczne linie przodków, genetyczną i energetyczną. W pewnych momentach zazębiają się one ze sobą, nachodząc na siebie, ale w innych jednak się rozchodzą. Być może więc wyjaśnienie leży w postulowanej przez rosyjskiego genetyka Piotra Garjajewa falowej naturze DNA. Twierdzi on bowiem, że helisa ta obok charakteru biochemicznego ma również biofizyczny. Stanowi rodzaj interaktywnego biochipa działającego na bazie światła, który jest w stanie także zrozumieć ludzką mowę. Garjajew uważa, że w procesie hiperkomunikacji za pomocą tuneli czasoprzestrzennych nasze DNA porozumiewają się ze sobą. Falą nośną jest soliton, spowijający światłem molekułę DNA. Dzięki jego fraktalnej strukturze i nielokalności prawo przyczyny i skutku zostaje złamane. Dochodzi też do różnych paranormalnych zjawisk, np. w postaci telepatii. Tak, falowa natura DNA mogłaby wiele wyjaśnić, podobnie jak inne czynniki o bardziej duchowym charakterze. W Peru poznałem wielu szamanów o zdumiewających umiejętnościach, a jeden z nich, Don Sergio, przyjechał w zeszłym roku ze mną do Europy, by leczyć i uczyć duchowych technik. Pora więc zweryfikować kolejny stereotyp. Wyobrażenie szamana jako prymitywnego dzikusa, analfabety, który plasuje się gdzieś między zwierzęciem a człowiekiem. Ci ludzie naprawdę wykształcili w sobie niezwykłe właściwości. Znany mi 103-letni szaman z plemienia Sekoja twierdzi, że potrafi teleportować się do 7 równoległych światów i komunikować się z zamieszkującymi je bytami. Niektóre są nam znane jako pewne rasy UFO, inne mają ciała zbudowane z subtelnych, świetlistych energii. Szaman ten tłumaczył mi, że by dostać się do którejś z tych paralelnych rzeczywistości, odpowiednio zmienia wibracje w centrum splotu słonecznego. Twierdzi ponadto, że dzięki tym technikom nie starzeje się i rzeczywiście absolutnie nie wygląda na swój wiek. Inną umiejętnością szamanów jest dekodowanie zapisu zakumulowanej w danym miejscu czy przedmiocie energii, czyli psychometria. W trakcie licznych eksperymentów z szamanami w muzeum odczytywali oni historie związane z różnymi eksponatami liczącymi setki czy tysiące lat. Opisywali, do czego służy, kto i w jakim celu się nimi posługiwał, a nawet jak wyglądali ich użytkownicy. W przedwojennej Polsce mieliśmy doskonałego psychometrę Stefana Osowieckiego, który w 1926 roku Gdy w 1926 roku konserwatorzy Zamku Królewskiego w Warszawie odkryli zamurowany loch, poprosili go o pomoc w odtworzeniu historii tego miejsca. Podczas eksperymentu w podziemiach zamku opisał on ze szczegółami więzienie dla szlachty XIV wieku, wygląd i uzbrojenie straży, a także samych skazańców, którzy w rozpaczy wydrapywali na murach lochu swoje herby. W innych eksperymentach konstruował starosłowiańskie osady i ich mieszkańców. Dysponując zaledwie grudką błota, opisał obrzędy starożytnej świątyni Mitry w Rzymie, a gdy wręczono mu kawałek marmuru, te ze świątyni Castora i Polluxa, jednak szamani potrafią także uzdrawiać. Oczywiście, oprócz paranormalnych umiejętności generowania pochodu poprzednich wcieleń czy zmiany istniejącej rzeczywistości na pożądaną, szamani umieją skutecznie wyleczyć najcięższe choroby cywilizacyjne. AIDS, cukrzycę, nowotwory, chorobę Parkinsona czy Alzheimera. Lekarstwa te, w cudzysłowie lekarstwa, na te schorzenia rosną w dżungli, która jest gigantyczną organiczną apteką. Mój przyjaciel, francuski lekarz, dr Jacques Mabit, z pomocą ajahuaski w Tarapotu od 30 lat skutecznie leczy z uzależnień narkotycznych. Tę nowatorską działalność prowadzi zresztą dzięki funduszom Unii Europejskiej. Zawsze jednak dba o to, aby proces leczenia nadzorował szaman.
Unikalne rośliny z amazońskiej dżungli nie tylko leczą, ale służą utrzymaniu ciała w zdrowiu. Jako biolog zwróciłeś szczególną uwagę na palmę Mauritia, która ma wspaniałe właściwości z punktu widzenia kobiecej kondycji. Jest także istotnym pożywieniem dla tamtejszych ptaków i zwierząt. Niestety, zarówno ona, jak i inna roślina zdolna wyleczyć zmorę cywilizacji, cukrzycę typu B, są zagrożone wyginięciem. Międzynarodowe koncerny karczują olbrzymie pałacie dżungli pod uprawę sztucznych monokultur afrykańskiej palmy oleistej, by produkować olej przemysłowy. Ja w tym momencie Państwa odsyłam do filmu Luca Bessona SOS Ziemia i tam jest bardzo fajnie pokazane na temat tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o uprawy palmy oleistej, gdzie karczuje się właśnie dżungle, tracimy różnorodność i myślę, że tutaj nie ma już na co czekać tak naprawdę. Druga dygresja to jeżeli chodzi o rośliny, to powtórzę pewną zasadę. Jeżeli gdzieś jest choroba, to w promieniu 10 km od miejsca, gdzie jest ta choroba, jest roślina, która jest lekarstwem na tą chorobę. I ten sam piołun zebrany w lesie, gdzieś w drugim krańcu Polski, a piołun, który rośnie u Państwa na podwórku, to są dwa różne piołuny. Ten z podwórka Was wyleczy z Waszych dolegliwości, a jeżeli jeszcze byście go posiali, trzymając to ziarno piołunu wcześniej w ustach, no to już w ogóle nie ma nic lepszego na świecie. W każdym bądź razie tu nie ma potrzeby tworzenia monokultur, gdzie się uprawia rośliny z jednego krańca świata po to, żeby później rozpowszechnić tą uprawę na cały świat. No, druga dygresja, jeżeli chodzi o kobiety, ja zaraz będę czytał dalej. Akurat wczoraj mnie żona zawołała do takiego programu Świat Kobiet, na jakimś tam kanale leciał. I powiem szczerze, byłem trochę przerażony dyskusją, bo chodziło o środki antykoncepcyjne dla kobiet. Jedyną rozsądnie myślącą w moim odczuciu osobą była, ja tutaj wymienię nazwisko, internistka pani Hanna Wójkowska, która dawała namacalne argumenty i podawała fakty ze swojej praktyki lekarskiej, że osoby, które stosują, kobiety, które stosują różnego rodzaju środki antykoncepcyjne, no chorują później, to na takie choroby typu nawet rak piersi. Kobietom, którym się przepisuje środki antykoncepcyjne, nie mówi się o skutkach ubocznych. W momencie, kiedy ona zaczęła w ten sposób przemawiać, był tam obecny na spotkaniu były minister zdrowia, pan, nazwisko mi teraz uciekło, Balicki, pan Balicki, który wręcz, ja tylko zacytuję, jakich on słów używał. Pani straszy. Pani demonizuje, to propaganda, tak nie wolno mówić, zwłaszcza pani jako lekarz, pani nie wypada lekarzowi w ten sposób mówić. Drodzy Państwo, ja byłem przerażony stanowiskiem, jaki zajmował były minister zdrowia. Dla mnie jest to oczywiste, czyje interesy reprezentował. Była pani, która reprezentowała Stowarzyszenie Kobiet, optujące właśnie za środkami antykoncepcyjnymi, która również nas, powiem tak, prawie wszyscy naskoczyli na panią internistkę, która stwierdziła, że jako lekarz, nie jest w ogóle przeciwniczką stosowania tychże leków, ale każdy przypadek powinien być indywidualnie rozpatrywany. Każda kobieta powinna być poinformowana o tym, a nie dzisiaj dziewczynkom w wieku 12-14 lat, które mają nieregularną miesiączkę, daje się środki antykoncepcyjne, daje się hormonalne środki antykoncepcyjne i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, kobiety sobie nie zdają sprawy, jaką sobie krzywdę robią w tym momencie. Procesy, brak w ogóle procesu świadomości na zasadzie, że tabletka załatwi wszystko za mnie. Nieraz były przypadki, gdzie mimo stosowania różnych metod antykoncepcyjnych kobieta zachodziła w ciążę, organizm robił swoje, bo wiedział coś, czego my nie wiemy, tak? Albo nie dopuszczamy do siebie. Także nie chcę przewlekać, bo już dzisiaj trochę dłużej mówię, a chciałbym ten temat skończyć. Mamy mówić o oczyszczaniu. Chciałbym, żebyście Państwo właśnie zaczęli oczyszczanie, to moja taka propozycja, od tego poziomu mentalnego i zrozumieli, jak wiele krzywdy sobie wyrządzamy nieświadomie, a nieświadomość nie zwalnia z odpowiedzialności. Dobra. No niestety to prawda. Palmę Mauritia, zwaną Aguaje, amazońscy Indianie Shipibo
i inni uważali od pradawnych czasów za święte drzewo życia. Jej owoce zawierają substancje zbliżone do kobiecych hormonów. Dzięki ich spożywaniu kobiece ciało jest perfekcyjnie wyrzeźbione, gdyż tłuszcz lokalizuje się tylko we właściwych miejscach. Owoce te są więc wymarzonym składnikiem diety i obniżania nadwagi. Mają jednak także właściwości lecznicze. Usuwają bóle menstruacyjne i migreny, osteoporozę, problemy ze skórą, włosami i poprawiają wzrok. Jeżeli spożywają je ciężarne kobiety, rodzą dzieci z doskonale ukształtowanym szkieletem i mięśniami. To dzieci, które według Indian będą miały piękne życie. Ciekawsze jest, że owoców tych nie można spożywać przez lata. Wystarczą tygodnie. Drodzy Państwo, to są te owoce. Ja nie chciałbym, żeby teraz po moim programie jakieś tam tabuny ludzi pojechały do Ameryki Południowej, bo to nie o to chodzi. Jest to kwestia docenienia tego wszystkiego, co mamy dookoła i zrozumienia, że naprawdę jesteśmy częścią tego wszystkiego, co nas otacza. Jeżeli będzie różnorodność, to zawsze będzie miejsce dla wszystkich. Jeżeli zrobimy monokultury, to tylko się zastanówmy, jakiego rodzaju organizmy będą preferowane do tego, by mogły funkcjonować w rzeczywistości, która jest nam szykowana. Którą, może nie tyle nam, którą my sami sobie szykujemy. Drodzy Państwo, każdy z nas, uważam, ma wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Każdy z nas. To są pewne energie, siły, ja to kiedyś porównywałem do sił wektorów. To, co się dzieje na świecie, jest wypadkową zbiorowej świadomości poszczególnych ludzi. I każda istota, która zaczyna budzić swoją świadomość, podnosić jej wibracje na wyższy poziom, powoduje, że zaczyna się dziać coś lepszego, aniżeli te scenariusze, które nam są sprzedawane. No, my nie potrzebujemy wylatywać na inne planety, nie ma takiej potrzeby i to tego jeszcze w formie fizycznej. Jeżeli już, to w tych duchowych aspektach tak, bo na tym poziomie, tak jak na poziomie biologicznym planeta jest jednym organizmem, tak na poziomie duchowym jesteśmy jedną całością z całym wszechświatem. A to są tylko moje przemyślenia i moje dygresje, a Państwo zrobicie jak uważacie. Zbieracze tej rośliny wybierają tylko te drzewa z terenów, gdzie Indianki mają perfekcyjne figury. Oznacza to, że odkryli dobry aguajal. Obecnie jednak palmie tej grozi wyginięcie, dlatego celem naszego projektu Mutual Help jest sporządzenie z jej owoców suplementu diety dla kobiet na całym świecie. Problem w tym, że owoce te bardzo szybko oksydują, tracąc skuteczność. Współpracuję jednak z najlepszymi specjalistami i mam nadzieję, że nasze działania zakończą się sukcesem. Identyczny cel rozpowszechniania roślinnego medykamentu mamy w odniesieniu do cukrzycy typu B. Roślina, z której pozyskiwany jest główny komponent tego szamańskiego leku, także występuje na terytorium zagrożonym zagładą lasu tropikalnego, właśnie z powodu uprawy afrykańskiej palmy oleistej. Szamani z plemienia Szawi długo nie uprawiali receptury, nie ujawniali. W końcu jednak w obliczu zagrożenia przyrody i własnej egzystencji przekazali mi ją z zastrzeżeniem, że środek ten ma służyć przywróceniu zdrowia chorym. Z tym, że ja miałbym taką małą dygresję, bo jeżeli chodzi o cukrzycę, ja twierdzę, że cukrzyca jest chorobą dobrobytu. Ludzie bardzo często łyknie coś, bo to zdejmuje z niego skutki jego zgubnej własnej działalności. Tu nie o to chodzi, bo jeżeli zaczynamy coś robić, to również zaczynamy przebudowywać się od strony osobowości. Dodam, że takie leczenie trwa zaledwie od 2 miesięcy do roku. Herbatkę prostą w przygotowaniu i bez działań ubocznych pije się rano i wieczorem. W związku z agresywnymi działaniami różnych misji religijnych oraz finansowych czy międzynarodowe koncerny przytaczasz szokujące fakty. W ostatnim czasie zamordowano 14 szamanów plemienia Szawi. Indiańskie dzieci są łapane jak zwierzęta, wiązane, oblewane benzyną i polane żywcem. Dżungla jest wypalana na palmę, a rurociągi naftowe zanieczyszczają tropikalny las. Indian rozpija się alkoholem, wielu zapada na choroby białych, na które nie są odporni. My tutaj w Europie nic o tym nie wiemy. To szokująca prawda o dzisiejszej Amazonii.
Okazuje się, że rząd Peru i obecny prezydent Ollanta Humala Tasso nie są w ogóle zainteresowani rozwiązaniem tego problemu, a Indian nikt nie chroni. Brak tu w przeciwieństwie do sąsiednich krajów skutecznych regulacji prawnych. Ważniejsze są korporacyjne i mafijne układy. Nie spotkałem też tam przedstawicieli żadnych organizacji, jak choćby Greenpeace, które zapisały w swoich statutach choćby ochronę ekosystemów. Tymczasem z roku na rok obserwuję, jak dżungla wysycha, powstają całe pałacie zanieczyszczonych naftą bagien, a Indianie nie mają pitnej wody. Napalm, w którym wypala się roślinność, skaża ciężkimi toksynami glebę i otoczenie. Niebezpiecznie jest też wejść w drogę badaczom kokaleros, producentów koki. Parki narodowe i rezerwaty Peru są nimi tylko na mapach. Przecinają je naftociągi, a Indianie są zmuszeni do porzucania swoich siedzib. I tutaj Państwu nawet powiększę zdjęcie, żebyście zobaczyli, w jaki sposób, jakie rurociągi się buduje. Za zysk za wszelką cenę. Ogromną cenę przyjdzie płacić przyszłym pokoleniom, bo to już te skutki będą. Pytanie, czy jesteśmy w stanie, czy chcemy je jeszcze zniwelować. Parki narodowe i rezerwaty Peru są nimi tylko na mapach. Przecinają je naftociągi, a Indianie są zmuszeni do porzucania swoich siedzib. Skoro twierdzisz, że szamani mają tak wielką moc, to czy nie powinni w jakiś sposób chronić Indian przed takimi działaniami? I robią to. Choć ich pragnieniem jest żyć w pokoju, potrafią na przykład za pomocą wspólnej energii całego plemienia utworzyć tradycyjny krąg mocy, który generuje niewidzialną, ale bardzo skuteczną osłonę energetyczną. Ja odsyłam Państwa do książki, do filmu Niebiańska przepowiednia. I w ciągu niewiarygodnie krótkiego czasu wyrasta tam gęsta roślinność, która chroni wioskę zielonym murem. Znam też przypadki, gdy szamani przekazywali odpowiednie sugestie bezpośrednio do umysłów agresorów, na przykład nafciarzy czy kokaleros, by odeszli w spokoju. Ale wiem też o bardziej drastycznym przykładzie, gdy szaman był zmuszony przesłać wprost do umysłu pilota helikoptera tak silne wibracje paniki, że ten wyskoczył z maszyny podczas lotu. Jeżeli więc plemię czy wioska ma dobrego szamana, jest w stanie się jeszcze jakoś sobie poradzić. Tylko tak naprawdę, drodzy Państwo, czy to chodzi o to? Czy to tylko jednostki zostały, którym jeszcze zależy na tym, żeby ten świat przetrwał w tej naturalnej formie? A co my możemy zrobić? Przede wszystkim nagłaśniać te fakty. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy w innych krajach, które mają tam swoje interesy, istnieje rodzaj embarga na takie informacje, ale w Europie jest inaczej. Osobiście uważam, że powinno się edukować Indian w specjalnych szkołach na temat ochrony środowiska i ich dziedzictwa kulturowego. Oni są wręcz stworzeni do tego, aby pełnić rolę strażników parków i rezerwatów. Robiliby to chętnie, skutecznie i kompetentnie. Ważna jest też edukacja prawna. Jeżeli las tropikalny zostanie zniszczony, to wraz z nim zginą wszystkie wspaniałe lecznicze rośliny, jak ayahuasca, kalma, aguaje, środek na cukrzycę i inne choroby. Ja bym dodał do tego, że należy również edukować młodzież w szkołach, nie tylko w Europie, ale na całym świecie, tą tak zwaną młodzież świata zachodu. Od kilku lat organizujesz ekspedycje do Peru, podczas których uczestnicy pracują tamtejszymi szamanami w miejscach mocy nad poprawą swego zdrowia, rozwojem duchowym i doskonaleniem paranormalnych umiejętności. W jaki sposób w kontekście tych zagrożeń zapewniasz uczestnikom bezpieczeństwo? Dysponuję odpowiednio przeszkolonym, uzbrojonym personelem, ponadto na bieżąco korygujemy trasy wypraw, a szamani zapewniają nam skuteczną ochronę. Są doskonałymi jasnowidzami i wiedzą, co czy grozi jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Takie ekspedycje organizuję od lat i jeszcze nigdy nie przydarzyła się nam żadna nieprzyjemna sytuacja. Oprócz wyjazdów do Peru prowadzisz wykłady, seminaria i medytacje w Europie. Zastanawiam się, kiedy właściwie wypoczywasz. Wiosną prowadzisz 3 wyprawy do Peru pod rząd. Na dobrą sprawę przesiadasz się z samolotu do samolotu, a potem seria wielomiesięcznych medytacji leczniczych w Czechach, na Słowacji, w Austrii, w Niemczech, Luksemburgu, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, no i w Polsce. Jak znosisz to kondycyjnie?
Bez problemu, pracuję na co dzień z energią, w związku z czym mam jej wystarczająco wiele. Moim zamiarem jest pokryć siecią medytacyjnych spotkań całą Europę, by ludzie mogli pracować nad sobą. Czy nie widzicie Państwo pewnych zbieżności? No, ale to już taka dygresja. Taki plan na życie objawił mi się wiele lat temu podczas mojej pierwszej przygody z ayahuaską. Staram się go konsekwentnie realizować. Myślę, że najwyższa pora połączyć działania różnych takich pojedynczych osób i grup, żeby nabrało to większego wymiaru, wymiaru takiego jak chociażby zjednoczenie się, to o czym przed chwileczką czytałem, członków jednego plemienia, by ochronić to, co jeszcze zostało do ochronienia. A poza tym, mała dygresja, im więcej się pracuje z energią, tym więcej tej energii się ma. Także tutaj strach, obawy przed tym, że ktoś ulegnie wyczerpaniu, to są no, obawy kogoś, kto nie rozumie tych procesów. Im więcej dajesz, tym więcej dostajesz. To jest też generalna zasada, też prawo skutku i przyczyny. Czy także w Polsce planuję zorganizować kilkudniowe seminarium uzdrowicielskie w miejscach mocy? Mamy ich co najmniej kilka. Wawel, Ślęża, Grabarka, Puszcza Białowieska, Kamienne Kręgi na Kaszubach. Tak, myślę o tym, póki co odwiedziłem Białowieżę i Gdańsk. Silnymi miejscami mocy, w których obecnie pracuję, w Europie są pewne obszary na Słowacji i w Austrii. Organizujesz także specjalne medytacje podczas pełni księżyca, w których może uczestniczyć każdy chętny w swoim własnym domu. Biorą w nich udział również uzdrowiciele filipińscy, media brazylijskie oraz andyjscy i brazylijscy szamani. Może więc dojść do interesujących spotkań w przestrzeni medytacyjnej, jeśli oczywiście ktoś sobie tego życzy. Czemu służą te medytacje i dlaczego odbywają się akurat podczas pełni, a właściwie w jej przeddzień? Manifestują się wówczas korzystne energie. Same medytacje zaś służą poprawie różnych dziedzin życia poprzez zastosowanie wybranych technik dotyczących rozpuszczania blokad, usunięcia niekorzystnych programów karmicznych i genetycznych, rozwoju duchowego, polepszenia stanu zdrowia, finansów, znalezienia idealnego partnera, zmiany niesatysfakcjonujących związków, a nawet odmłodzenia się. Każdy może z nich skorzystać, gdyż są opisane na mojej stronie internetowej. Osobiście znam ludzi, którzy przyjechali do Peru biedni, bez grosza, przy duszy z różnymi problemami. Zaufali szamanom, poddali się ich zabiegom, a obecnie żyją w dostatku i w komforcie. Wszystko polega na tym, by oczyścić własne centra energetyczne, rozpuścić wspomniane blokady i usprawnić przepływ energii. Ale trzeba stale nad sobą pracować. Drodzy Państwo, ja jeszcze raz to powtórzę. Trzeba stale nad sobą pracować, by nie wyprodukować nowych blokad, wziąć odpowiedzialność za swoje działania i ich skutki. I to jest bardzo ważne. Ja Państwu tutaj tylko jeszcze przybliżę strony, na których możecie sobie odnaleźć te informacje, i o których właśnie czytamy. Trzeba stale nad sobą pracować, by nie wyprodukować nowych blokad, wziąć odpowiedzialność za swoje działania i ich skutki. Pora zrozumieć naukę szamanów. Jesteśmy kowalami własnego losu. Przestańmy więc zwalać winę na karmę czy na trudne dzieciństwo albo na innych ludzi. Mamy ogromną moc sprawczą i siłę, by realizować najbardziej wyszukane marzenia. Musimy tylko nad tym popracować. Drodzy Państwo, no trochę długo mi zeszło dzisiaj, miałem mówić, ale to jest bardzo ważny według mnie, zresztą nie ma chyba też przypadków, jeżeli mówimy o kwestiach energetycznych, o oczyszczaniu, ten artykuł bardzo dużo daje do myślenia. Prosiłbym, żeby się Państwo się również zastanowili nad tymi rzeczami, a ja może nie wiem, zerknę sobie, tak się zastanawiam, czy w tym momencie, nie wiem, czy było mnie cały czas słychać, bo tutaj widzę, coś się działo na czacie. No tak, no, ktoś nie je mięsa i dla rodziny może być tak zwanym szajbniętym. Drodzy Państwo, no, tak jak mówiłem, nie przejmujcie się takimi rzeczami, bo dla wielu ludzi jest to niezrozumiałe. To są właśnie te mity i stereotypy. Myślę, że tak pokrótce sobie jeszcze umówimy parę rzeczy, jeżeli chodzi o to, o czym powiedziałem na samym początku. Tutaj jest przykład pewnego pana, który nastawia kręgosłupy.
Ja tylko zacytuję pewną rzecz. Posługuje się starą metodą, nazywa się Wojciech Walczak, uzdrawia w taki sposób, jak czyli robili to egipscy kapłani. Terapia, o jakiej mowa, została opisana w jednym z starych pism już w 1550 roku przed naszą erą. Na papirusie tym znajduje się kilka wskazówek odnoszących się do nastawiania kręgów. Ówczesny kanon chirurgiczny nie odbiegał od metody, którą posługuje się obecnie terapeuta, tyle że kapłani udzielali pomocy tylko wybrańcom. W tamtych czasach była to klientela z najwyższej półki. Natomiast ludzka natura w ciągu tych kilku tysięcy lat się zmieniła. Człowiek chory nadal potrzebuje pomocy lekarza i kapłana w jednej osobie. Ja Państwu proponuję, żebyście stali się i lekarzem, i kapłanem w jednej osobie, ale sami dla siebie. Żebyście zobaczyli, że tak naprawdę te techniki są. Oczywiście, no najlepiej, kiedy ktoś nam na początku pomoże. I do tego są właśnie ludzie, tacy ludzie istnieją. Także poszukajcie, moja prośba, poszukajcie w ciągu tego tygodnia dwóch, bo za tydzień jesteśmy w Poznaniu, więc za tydzień programu nie będzie, kogoś, kto zrobi Wam porządny masaż mięśni przy kręgosłupie, poustawia Wam kręgi, poustawia dyski, pokaże odpowiednie ćwiczenia, które będziecie stosowali w domu, po to, by ta energia zaczęła prawidłowo krążyć i później przejdziemy do następnych etapów. Po takim nastawieniu nie wolno przez tydzień, dwa tygodnie najlepiej kąpać się w ciepłej wodzie, żeby nie rozluźnić mięśni, żeby nie wrócił kręgosłup do stanu sprzed ustawienia. Później tak, zastanówcie się nad zastosowaniem sauny, terapie oddechowe może zostawimy sobie na przyszły tydzień, w takim wypadku dzisiaj już troszeczkę dłużej, chociaż mam sygnały, że za krótko mówię, że za krótko opowiadam pewne rzeczy, że dzisiaj no nie chciałbym też zanudzić, ale nie chciałbym też, żeby za dużo tego wszystkiego było naraz. No, nie da się tego wszystkiego przetrawić, tak, zwłaszcza dla ludzi zachodu w takim tempie. Wolę Państwa prowadzić pomału do odkrywania bogactwa Waszych wnętrz i tej drogi, którą tak naprawdę jesteście w stanie sami sobie obrać. Ja tylko podpowiadam pewne kierunki. Tak, żebyśmy sobie zostawili techniki oddechowe na przyszły tydzień, plus może byśmy zrobili sobie, przyszły tydzień, za dwa tygodnie, plus zrobimy sobie taką technikę medytacyjną, moją jakąś taką autorską, tak? Ja wychodzę z założenia, że trzeba się otwierać, nie powielajmy cudzych stereotypów, róbmy to po swojemu. Jak Państwo będziecie chcieli to przełożyć na swój język, na swoje metody, oczywiście do tego zachęcam, bo o to tutaj tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Powiemy sobie też o różnych takich metodach już typowo mocniejszych. No, proszę też, żebyście Państwo, ci, którzy stosują pastę, to na pewno teraz zaczęli pić zieloną herbatę, goździki, najlepiej można te goździki, żeby one lepiej, więcej oddawały do herbaty zmiażdżyć. Także, no i plus dynia. Opowiemy sobie za dwa tygodnie również o... i proszę też włączyć jak najwięcej kasz różnego rodzaju do posiłku. To tak od tego momentu, żebyście Państwo zaczęli dostarczać do organizmu krzem. Krzem jest bardzo ważny. Najpierw wzmacniamy ten organizm, zresztą ta pasta też między innymi temu służy, tak żeby w momencie, kiedy wykurzymy w szybkim tempie pasożyty, ten organizm nie przeszedł to ten cały proces w sposób łagodny. No i dobrze, w takim wypadku, i za dwa tygodnie podam kilka różnych takich metod właśnie na pozbycie się różnych, są różne firmy, które proponują całe kompleksowe metody, omówię kilka, minimum pięć, żebyście Państwo mogli sobie wybrać z tego, taką właściwą dla siebie. Jedną będę starał się taką bardzo łatwą, prostą, wygodną, ale nie najtańszą, tak, bo to jest coś za coś. Te najtańsze wymagają dużo więcej czasu i tak dalej. Może coś Państwo na zasadzie skompilowania metod wybierzecie dla siebie. No dobra, to miałbym na tyle. Dziękuję serdecznie. Na czacie nie widzę tutaj żadnych jakichś takich pytań. No właśnie, jak za dużo to się człowiek pogubi, macie Państwo rację. Przemyślcie sobie dzisiejszy ten artykuł o
mitach, a propos szamanów, metod, które oni stosują. Zapraszam serdecznie do Poznania i zapraszam za 2 tygodnie na program. Było mi niezmiernie miło gościć w Państwach domach. I do usłyszenia i do zobaczenia.